właśnie jest na to spotkanie. Ach, mogłaś nie iść. O, czekajcie. Jana, co się nie odzywasz? O czym mam z tobą gadać? Dziewczyny, w ogóle dzięki, że mnie zabrałyście, bo strasznie bym się nudziła i trochę mam już dosyć miasta. Oj, przestań. Ja bez ciebie bym tu padła. Tym bardziej z nią. Ej, o co ci chodzi? O co mi chodzi? To ty jesteś cały czas wkurwiona, że rodzice kazali ci to ze mną zostać. Jakby to była moja wina. Dorośnij. Dobra, daj już spokój. Może zluzuję trochę, bo na moje oko wygląda, jakbyście potrzebowały od siebie odpocząć. Gdzie ona jest? Musimy wracać, to nie jest śmieszne. No, w sumie jakoś długo jej nie ma. Chyba się obraziła. Diana! No przepraszam, no! Musimy wracać, to nie jest śmieszne. Laura! Tak, mamo. Poradzę sobie. Nie musisz się martwić. Kochanie, nie wiem, czy to dobry pomysł. Rozmawiałam o tym z ojcem. Boję się, że nie będziesz tam bezpieczna. Nie musicie. Poradzę sobie. Jestem dorosła. A jak coś, to będę dzwoniła. Muszę odpocząć od tego wszystkiego sama. Dobrze, Laura. Ale dbaj o siebie. Kocham cię. Ja ciebie też.
Hej. Stęskniłam się. Tak, ale wszystko mi przypomina tamten dzień. Ostatni raz widziałam Dianę. Wiem, kochana, wybacz, że nie mogłam przyjechać, ale wiesz, jak mam z kierownikiem. Wiem, Maja, nie musisz nic mówić, rozumiem cię totalnie. A odzwonię do ciebie później, muszę coś załatwić. Jasne. Kto nas słyszy? Kim pani jest? Wejdźmy do środka. Wszystko ci wyjaśnię, Lauro. Skąd pani zna moje imię? Dobrze. Mam na imię Alicja. Mieszkam tu niedaleko. Twoja siostra Diana zaginęła w tej okolicy 2 lata temu, prawda? Tak, a skąd pani zna moją siostrę? Widzisz, Lauro, miałam córkę Kasię. Ona też zaginęła 6 miesięcy temu. Szukałam pomocy wszędzie, ale policja zostawiła tę sprawę. Nikt niczego nie widział, każdy milczy. A ja wiem, że tu dzieje się coś złego. Muszę odnaleźć moją córkę i ty możesz mi pomóc. Pani córka nie żyje? Żyje! I twoja siostra też. Ale jak ja mam pani pomóc? Ten dom, ten las, są w nim wskazówki. Myślę, że wszyscy są w to zamieszani. Dlatego nie mogę ufać nikomu. I ty też nie możesz.
Diana, jesteś tu? Zdychaj, sucho! Znalazłaś Kasię. Jak ona pięknie śpi. Ona nie żyje. Co pani tutaj robi? Kim pani jest? Zaraz zaśniesz i ty. Byliśmy na miejscu zdarzenia, które pani wskazała, jednak nie mogliśmy znaleźć śladu opisywanej podejrzanej. Była ranna, więc nie mogła uciec z daleko. Przeczesaliśmy dokładnie teren i znaleźliśmy ciała trzech kobiet. A co z moją siostrą? Wie pani, na tę chwilę nie potrafimy nic powiedzieć. Cały czas szukamy i damy znać, jeżeli tylko coś się znajdzie. Na razie proszę odpoczywać. A ten mężczyzna, kim on był? Mężczyzna. Podejrzewamy, że to był wspólnik poszukiwanej, która zabiła go. Również go zabiła i pozbyła się go, jak tylko uznała, że przestał jej być potrzebny. Ona i właśnie jej wspólnik są odpowiedzialni za zaginięcia wszystkich młodych kobiet w tym rejonie. Dobrze, dziękuję za pomoc. Proszę bardzo, do widzenia. Kocham cię. Diana. Daj mi znak!